Witajcie, witajcie. Komunikat różany 21 czerwca 2020. Zaczynamy. Ostatnio mówiłem Wam o tym, jaka to wspaniała prognoza pogody jest na czerwiec, że będą ciepłe noce i róże będą wspaniale rosły i ona sprawdziła się tylko częściowo. Było ciepło, jest ciepło, noce są ciepłe, nie ma upałów, ale niestety prawie codziennie pada. U nas na południu praktycznie codziennie mamy jakiś przelotny opad deszczu, mocniejszy lub słabszy. Być może na północy Polski jest u Was trochę lepiej z tym, jeśli macie więcej pogody, pogodnego nieba, mniej deszczu. Natomiast u nas jest tak, jak jest i niektóre odmiany nie wyglądają tak atrakcyjnie, jakbyśmy chcieli. I właśnie dlatego powiem Wam dzisiaj o pierwszym ważnym zabiegu, który można już wykonywać, a który przyspieszy następne kwitnienia i sprawi, że Wasze róże już za kilka tygodni będą wyglądały ładnie. Zatem zaczynamy. Zacznijmy sobie od tego miejsca. Tu Wam ostatnio opowiadałem o koncepcji, jaką miałem na tą rabatę Maxivita Stadrom. Maxivita już fajnie ją tutaj widać, zobaczcie. Piękny kolorek różowy. Tam nam pachnie z daleka Rhapsody in Blue. No ale Stadrom niestety będzie się spóźniał z kwitnieniem w stosunku do reszty. Ale już tutaj jest zapowiedź tego, jak to fajnie będzie wyglądało za tydzień. Po tych deszczach te wszystkie odmiany, które mają duże kwiaty, tak jak te trzy siostry, Petersen, Rosen, Königin, ona zakwitła jakby ciut najwcześniej od pozostałych. I aż się dziwię, że mimo tyle deszczu, takiej wilgoci, ona wygląda moim zdaniem jeszcze całkiem. Jaśniejsza Rosen, Königin też nie wygląda najgorzej, choć gdzie niegdzie widać już takie przebarwienia i zagniwanie płatków. Rosarium jeszcze nie podparta porządnie, ale też nieźle znosi. Ale pokażę Wam zaraz odmiany, które dużo gorzej zniosły te deszcze i powiem, co z nimi zrobić. Zanim przejdę do sedna, to jeszcze pokażę Wam jedną rzecz. Czasem wysyłacie do nas zdjęcia roślin. Roślina wygląda całkiem ok, natomiast dziś jakiś jeden pęd gdzieś Wam więdnie. Nie? Tu jest taki przykład już dosyć mocny, bo ten pęd tak już od kilku dni tutaj sobie leży. I pytacie, co to jest. Słuchajcie, sprawa jest prosta. Przyczyn może być kilka. Ten pęd najprawdopodobniej został wyłamany u nasady, więc musicie po prostu szukać tego miejsca, gdzie ten pęd, od którego ten pęd zaczyna więdnąć. Przyczyna może być tak jak tutaj. On jest akurat wyłamany tutaj przy nasadzie, skąd wyrastał. Widocznie wiatr go wyłamał. I dlatego zaczął więdnąć. Ale może być tak, że macie zdrowy pęd, w pewnym miejscu następuje ukłucie lub jakieś skaleczenie, ukłucie przez jakiegoś owadę lub skaleczenie mechaniczne, w to miejsce wdają się jakieś grzyby i tutaj nam się tworzy na przykład taki odcinek szarej pleśni, co uszkadza wiązki przewodzące i potem nam więdnie roślina. Jeden powód. Czyli jakieś uszkodzenie mechaniczne i potem grzybowe. Następny powód, mogą nam tutaj owady, larwy szkodników żerować w środku pędu. Może być ich kilka. Nie będę teraz wymieniał jakie. Tak samo, jeżeli widzicie, że pęd jest zwinięty do pewnego momentu, później wszystko jest ok, liście są w pełnym turkorze, dobre, to znaczy, że w tym miejscu następuje jakieś uszkodzenie. Wtedy odetnijcie to, zobaczcie, co tam jest. I najlepiej, jeżeli jest tam jakiś szkodnik, to takie pędy od razu palcie, niszczcie, tak żeby się pozbyć tych larw tego szkodnika. A teraz przejdźmy tutaj do tego, co Wam chciałem pokazać. Odmiana Memoir, którą tak chwaliłem kiedyś, jeszcze parę lat temu, że jest jedną z lepszych białych róż, jeśli chodzi o odporność na deszcz. Ale zobaczcie, tego deszczu było tyle i było ciepło stosunkowo i takie kwiaty, o, one się już po prostu nie są dekoracyjne i nadają się na wycięcie. Czasem jeszcze pytacie mnie o jedną rzecz, o takie punkciki na płatkach, widzicie? Takie punkciki na płatkach.
Co to może być? Tak zaczyna się szara pleśń na kwiatach róż. Od takich malutkich punkcików. Najczęściej jest to tak, że akurat tutaj najprawdopodobniej było tak, że wciornastek sobie gdzieś nakłuł te płatki. I w tym miejscu, od tej wilgoci, rozpoczęło się atakowanie szarej pleśni. Szara pleśń jest grzybem, który zasiedla martwe tkanki. Więc jeżeli tutaj było jakieś nakłucie, następowała delikatna martwienie tych tkanek, myśmy tego mogli nawet nie widzieć, to przy tej wilgoci, która była, było to wystarczające, że tam na tych martwych tkankach, które myśmy nie widzieli, że one są martwe, bo one jeszcze wtedy nie zmieniły koloru, zaczyna ten grzyb się rozwijać i pierwszy etap to jest właśnie takie kropeczki. Moje zdanie jest takie, że w ogrodzie waszym, jeżeli macie coś takiego, w ogóle się tym nie przejmujcie. To jest naturalna sprawa. Często chcecie prowadzić rośliny w sposób jak najbardziej naturalny, bez użycia chemii i tak dalej. Więc jeżeli tak chcecie, ja też za tym jestem, to musicie się pogodzić z tym, że pewne procesy są naturalne. I tak samo naturalne jest to, że rośliny z czasem, kwiaty z czasem będą tak wyglądały. Albo przy określonej pogodzie. Także nie przejmujcie się tymi kropeczkami za bardzo. W uprawie gruntowej, w ogrodzie nie ma to kompletnie znaczenia. Wpływa minimalnie na dekoracyjność, ale nie niszczy to kwiatów. Co innego w uprawie pod osłonami, kiedy jest taka pogoda jak teraz, bardzo ciepłe noce, wilgotno, to stanowi duży problem, dlatego że taki kwiat ścięty jeszcze w pąku, który ma już takie kropeczki, najprawdopodobniej zanim się rozwinie, zacznie gnić. Po prostu szara pleśń zrobi swoje. Natomiast w ogrodzie zupełnie się tego nie przejmujcie. Teraz ja tutaj tak gadam i jednocześnie robię rzecz, którą wam polecam, żebyście robili. Mimo tego, że tak naprawdę kwitnienie róż się dopiero w ogrodach rozpoczyna, to niektóre odmiany, te, które zakwitły najwcześniej, już kwalifikują się do wycięcia. Jeżeli one tracą na dekoracyjności, nie macie na co czekać, tylko po prostu wycinajcie przekwitnięte kwiaty. I pytanie się pojawi, jak to robić. O tym już mówiłem, o tym letnim cięciu. Są filmy na naszym kanale, ale ja was zachęcam stale do tego, żebyście się nie trzymali jakichś utartych schematów, tylko róbcie tak, jak chcecie, eksperymentujcie. Klasycznie różę wielkokwiatową powinno się wycinać mniej więcej w połowie pędu lub ciut wyżej niż w połowie pędu, ale w połowie pędu. Dlaczego? Dlatego, żeby pędy, które wyrosną nowe, były stosunkowo mocne, bo im niżej przytniemy pęd, tym wyrosną nam mocniejsze pędy nowe. Im wyżej przytniemy, to wyrosną nam pędy słabsze, ale więcej. To jest dowolność wasza, czy zetniecie nisko, czy zetniecie wyżej. Tak jak mówię, możecie ciąć dowolnie i efekty będą różne. I sami na przyszły rok zadecydujecie, czy dana odmiana lepiej, żeby była cięta niżej, czy wyżej. To już od was zależy. Jest jeszcze taka rzecz, o której już kiedyś mówiłem, że jeżeli będziecie cieli wyżej, to następne kwitnienie raczej będzie szybciej. Przy cięciu niższym, jeżeli tego pęda wytnę niżej, o tak jak teraz, to tutaj wyrosną mocne pędy nowe, ale one zakwitną około, myślę, że 10 dni później, niż gdybym tego pęda przyciął wysoko. Więc polecam wam na bieżąco, przeglądajcie swoje rabaty. Zobaczcie tutaj. Jeszcze jak ta biała memuła wyglądała ok, tak tutaj ta różowa już wygląda, zobaczcie, piękne, ładne kwiaty dekoracyjne, to już szpeci roślinę. Od razu, tak jak mówię, możecie nawet tak wyciąć. I też nie zrobicie błędu. Nawet jeżeli nie macie przy sobie sekatora, możecie zrobić coś takiego, wyłamać sam kwiatek. I już tym zabiegiem powodujecie, dajecie sygnał roślinie do wytwarzania nowych pędów. Ona wytworzy słabe pędy, krótkie, ale wytworzy ich powiedzmy ze 4 tu u góry, taką miotełkę i pojawi się nam 4 nowe kwiaty na jednym pędzie, one będą mniejsze, nie? Jeżeli przycięlibyśmy ten pęd niżej, to wtedy wyrośnie nam mniej pędów, ale mocniejsze i kwiaty na nich też będą większe. Tu znowu wyłamany pęd przez wiatr gdzieś u nasady. I też czymś takim się nie przejmujcie. Jeżeli rośliny są bujnie rosną, są dobrze zbudowane, to jeżeli stracicie takiego jednego pęda z jakiegoś powodu, czy to przez nieuwagę sami go wyłamiecie, czy wiatr, to też się nic nie stanie. To nie jest strata dla rośliny. Skoro mowa o przycinaniu, to płynnie przejdę do innego tematu. Wspominałem wam ostatnio, że będą zmiany na naszej stronie i pojawi się coś nowego. Już się to pojawiło, być może część z was to zauważyło. Chcę wam pokazać, o co
o co chodzi. Zobaczcie, pod nazwą odmiany, tutaj akurat Hodrococo, mamy uproszczone kupowanie, dlatego że na jednej stronie mamy różne warianty tej samej odmiany, które sprzedajemy. Pojawia nam się odmiana i mamy wybierz wariant. Klikamy sobie na wybierz wariant i pojawiają nam się od razu trzy dostępne warianty tej odmiany. Widzicie, goły korzeń, on jest sprzedawany wiosną, jesienią. Doniczka 4-litrowa to jest to, co do tej pory żeśmy sprzedawali. Tutaj możecie sobie wybierać. Widzicie, że tutaj napisane, że dostępność jesień 2020, czyli jesienią ta forma będzie dostępna. Mamy tutaj doniczkę 4-litrową, której w tym momencie nie ma. Możecie sobie kliknąć na powiadom o dostępności i mamy dostępną odmianę, dostępny wariant tej odmiany i możecie to sobie kupić, czyli doniczkę 2-litrową. Zobaczcie, jest to tańsza wersja tej doniczki 4-litrowej. Zrobiliśmy to dlatego, ponieważ sporo osób chciało, abyśmy wysyłali do Was rośliny również za pośrednictwem paczkomatu, tak jak robimy w przypadku gołego korzenia. Jest tutaj też taka uwaga, że roślina może być przycięta. Maksymalna wysokość rośliny to jest 40 cm, dlatego że razem z doniczką ona musi się zmieścić do kartonu, który ma 60 cm, bo taki karton wchodzi do paczkomatu. Zobaczcie, to chodzi o taką roślinkę. Dwulitrowa doniczka. Dlaczego wprowadziliśmy taki produkt? Niektórzy z Was byli niezadowoleni z tego powodu, że nie można kupić roślin w doniczce przez odbiór w paczkomacie. Ale niestety paczkomat ma to ograniczenie, że wchodzą tam paczki o długości 62 cm maksymalnie. Większość roślin, które sprzedajemy, jest dużo, dużo wyższa i po prostu nie zmieściły się do paczkomatu. Naszym celem podczas wprowadzenia tego produktu było zaoferować Wam roślinę trochę tańszą, tak samo dobrą jakościowo. Zobaczcie, ona składa się tutaj z 4 z 5 pędów, dosyć mocnych. Czyli jakość jest taka sama, jak w przypadku 4-litrowej doniczki. Natomiast ona jest lżejsza, łatwiejsza w spakowaniu i możemy ją spakować do kartonu, którego długość nie przekracza 62 cm. Jeżeli doniczka ma 22 cm, to maksymalna wysokość rośliny to jest 40 cm, który nam się zmieści do kartonu. I możecie dostać taką roślinkę, jeżeli ona się zmieści do kartonu, to nie robimy jej nic. Ale jeżeli się okaże podczas pakowania, że ona nie mieści się do kartonu, to robimy coś takiego. I teraz część z Was złapie się za głowę, co on zrobił. Ale w ubiegłym odcinku mówiłem Wam, że przy takich temperaturach, nawet gdybyście przycięli pęd, następne kwitnienie będzie za około 6 tygodni. Czyli jeżeli dostajecie taką roślinkę, to ona zakwitnie jeszcze w tym sezonie. Mało tego, ładnie się jeszcze rozkrzewi i za 6 tygodni będziecie mieć kwitnącą, gęstą, mocną roślinę. Czyli tak naprawdę różnica polega tylko na tym, że wybierając doniczkę 4-litrową, przeważnie dostajecie roślinę nieprzycinaną, z pąkami kwiatowymi, która zakwitnie powiedzmy za tydzień, dwa, a taka zakwitnie Wam, jeżeli przyjdzie powiedzmy nieprzycięta, o, jak ta, jeżeli zapakujemy taką nieprzyciętą, to ona zakwitnie Wam za 3 tygodnie, a jeżeli zapakujemy taką przyciętą, to ona zakwitnie Wam za 6 tygodni. My nie jesteśmy w stanie określić podczas kupowania, czy ta roślinka, którą kupujecie, to będzie taka czy taka, bo to się okazuje w momencie pakowania. Mało tego, jeżeli tą roślinkę będziemy pakować pod koniec tygodnia, to ona już będzie tak wysoka jak ta i też ją będziemy musieli przyciąć. Także tego nie jesteśmy w stanie Wam powiedzieć, czy kupujecie w danym momencie roślinkę, która będzie przycinana, czy nie. To się okaże w momencie pakowania. Natomiast na pewno kupujecie roślinę w pierwszej klasie jakości, która w tym sezonie Wam zakwitnie najdalej za 6 tygodni od skąd ją otrzymacie, a być może nawet za 3. A teraz jeszcze szybko pokażę Wam to, co jest prawie w pełni kwitnienia lub zaczyna kwitnąć. Lupo, miniaturka, można powiedzieć, że w pełni kwitnienia, choć drugie kwitnienie na tych wyższych pędach będzie za jakieś 3 tygodnie. Także będziemy mieć tutaj taką prawie że ciągłość kwitnienia. Dosyć dobrze znosi deszcze Iconic. Akurat jej deszcze specjalnie nie szkodzą. Podobnie Tequila. Też
dosyć dobrze znosi deszcze, natomiast ja nie lubię tego strasznego rozjaśnienia u niej. To mi się nie podoba. Ale w tym momencie liść wygląda fajnie. Tylko że zaraz wam pokażę, że w tym momencie to prawie wszystkie odmiany mają ładny liść. Besy wygląda nieciekawie. Tutaj koniecznie trzeba ją przeczyścić, powycinać. Właśnie to wszystko już trzeba powycinać. I wtedy te kwiatki, jeżeli zakwitną, w momencie, kiedy nie będzie tyle deszczu, będzie to wyglądało zdecydowanie lepiej, jeżeli już nie będzie tych brzydkich płatków między nimi. Alisar Princess of Feonica zawsze wygląda moim zdaniem fajnie. I zobaczcie, tutaj też widać te kropeczki, o których mówiłem. Ale mówię, w ogrodzie kompletnie się tym nie przejmujcie. Kompletnie. A tutaj takie bardzo delikatne kwiatki. Libertas. Zaczyna kwitnąć Libertas. Ale to dopiero pierwsze podrygi. Zobaczymy, jak będzie wyglądał za tydzień. No i Rhapsody in Blue. No, można powiedzieć, że jest w pełni w tym momencie kwitnienia. Ale też jeszcze ono się rozciągnie, bo te pędy zakwitną później. I tutaj Gartenfreud. Zwróciłem uwagę na jeszcze jedną rzecz w przypadku tej odmiany. Ją bardzo chwaliłem w ubiegłym roku, dlatego że prawie bez przerwy kwitnie od połowy czerwca do listopada. I to, co przykuło moją uwagę w tym roku po wizycie jednej z pań, która ogląda te filmy i właśnie była nią zainteresowana, i tak się zacząłem przyglądać. Ją interesowała odmiana na szpaler. I w przypadku szpaleru ja mam tak zakodowane w głowie, że jak usłyszę słowo szpaler, to od razu mam na myśli roślinę, która ma wysokość, no przynajmniej ten metr, 1,20 m. Ta pani jeszcze zastanawiała się nad Bad Birnbachem i nad Maxivitą, ale dla mnie są to troszkę rośliny za niskie jak na szpaler, choć tutaj sąsiedzi niedaleko mają taki właśnie niewysoki szpaler między chodnikiem a drogą do garażu z Bad Birnbacha i wygląda on moim zdaniem obłędnie. Fajnie to, jak tam przejeżdżam, to zawsze zwracam na nią uwagę. Ale dla mnie taki klasyczny szpaler to jest właśnie roślina ciut wyższa. I to, co mi się tutaj podoba, to, że zwróćcie uwagę, mamy równomierne kwiaty od samego dołu do samej góry i one pojawiają się też równomiernie w czasie. Nie tylko w przestrzeni, że są równomiernie rozmieszczone, ale równomiernie w czasie się pojawiają. To jest świetne w tej odmianie. No i tutaj dziki, które już powinny być dawno usunięte, a nie są. Tak dba o rośliny. Tyle mówi, a tak dba, że dzików nie usuwa. Ice Princessin. I widzicie, tutaj już będzie zupełnie inaczej. Tutaj dół mniej więcej od połowy odchodnika do wysokości około 50 cm prawie w ogóle nie będzie kwiatów. Natomiast kwiaty będą głównie tutaj. Zupełnie inaczej niż w przypadku tej odmiany. I mnie się bardziej podoba takie coś niż takie coś. Country Girl już ewidentnie domaga się czyszczenia. Tutaj jeszcze u góry jest dużo kwiatów, które będą dosyć długo dekoracyjne. O! Fajne. Ale ona zakwita jako jedna z pierwszych odmian. I tu już widać te róże, które zakwitły jako pierwsze, te niżej. Zobaczcie, to już wymaga czyszczenia. Natomiast są też odmiany takie, które czyszczą się same. Jak na przykład, ja takie bardzo lubię, jak na przykład Rose Romantic. Widzicie? Co prawda ceną za to samoczyszczenie jest coś takiego. A wiem, że sporo osób nie lubi tego, jak róże śmiecą im, czy to trawnik, czy chodnik. Ja nie jestem takim pedantem, więc mnie to tak strasznie nie przeszkadza, ale wiem, że niektórzy tego nie lubią. Ja z kolei lubię, jak roślina sama się oczyści i nie szpeci to tak jak w przypadku na przykład właśnie Country Girl. Pomponella, którą bardzo wiele osób lubi. Zobaczcie, dużo późniejsza.
jedna z późniejszych odmian. Baroness też zdecydowanie wymaga czyszczenia. Te, które się rozkwitają później, są ok. Natomiast te, które tutaj dostały dużą dawkę deszczu, niestety trzeba przeczyścić i to będziemy robić w przyszłym tygodniu. I podobnie jest z Marią Teresą. Natomiast zobaczcie, Bad Binbach, mimo tego, że jak pada deszcz, jak zaraz po deszczu tu przychodzę, to mam wrażenie, że z tych kwiatków już nic nie będzie. Już od paru dni, co popada, ja przychodzę i te kwiatki wyglądają zaraz po deszczu, czy w czasie deszczu, tragicznie, takie zlepione, sklejone. Mam wrażenie, że po prostu to wszystko zgnije po deszczu, a to wygląda całkiem fajnie. Wysycha, nie gnije i zobaczcie, nawet nie dostaje tych kropek. Gdzieś tam minimalnie te najbardziej rozwinięte, ale kwiatek, który bardzo dobrze znosi deszcz. Innocencja tutaj też wygląda dobrze, dlatego, że część tych kwiatków rozwinęła się niedawno i dlatego, że jest, nie jest to pełny kwiat biały. I też mimo tych deszczy nie widać na niej jakiegoś negatywnych objawów. I to jest też to, że zobaczcie, ona też należy do tych samoczyszczących. Czyli tutaj mamy kwiatek, który sam się oczyścił, płatki opadły. Jeżeli ktoś nie lubi śmiecących róż, to na taką dużą rabatę może takie posadzić, dlatego że te płatki one wpadną gdzieś tam między krzew na dół i nie zaśmiecą wam chodnika czy trawnika, dlatego że te wszystkie płatki zostaną tam gdzieś między tym. No i tutaj znowu ja uwielbiam różowe odmiany i tutaj jest Sweet Haze, ten kolorek, no i widzicie czmiele. Pracują. Ona też tutaj, o, trochę ucierpiała po tych deszczach i to też nie wygląda aż tak fajnie, jak mogło być, ale zobaczcie, ile tu jest jeszcze pąków i będzie czas na to, żeby ona wyglądała prześlicznie. I dosyć wcześnie zakwitająca również aprikola i również wymaga czyszczenia. Natomiast czyszczenia prawie w ogóle nie wymaga Black Forest Rose. Co prawda on dopiero zaczyna kwitnąć, ale można powiedzieć, że na nim deszcze robią niewielkie wrażenie. Tutaj Sirius dopiero zacznie. Podobnie późna odmiana Sherry Girl. Też jeszcze tu nic nie widać. I tu mamy odmianę, która powinna wyglądać paskudnie, dlatego że należy do jasnych róż. Sangerhauser Jubileum Rose należy do jasnych róż. Ma pełne kwiaty, duże kwiaty. A mimo to, jak to patrzymy na to z dalsza, to wygląda całkiem ok. Nawet jak się zbliżymy, to te kwiaty, one owszem, są już takie miękkie, takie jak gdyby zwiędnięte lekko, same te płatki najstarszych kwiatów, które już tego deszczu przyjęły dużo, ale i tak nie mamy takiego czernienia, brązowienia. A tu mamy i pączki, i kwiatek w pełni rozkwitu. Ja jestem zaskoczony, ja myślałem, że to będzie dużo gorzej wyglądało. Także zaskoczyła mnie pozytywnie ta odmiana. Ja się przyznam szczerze, że ona nie należy do moich ulubionych odmian. Dlaczego? Dlatego, że jak jest gorąco, to ona traci swoją, moim zdaniem, największą dekoracyjność, czyli ten właśnie kolor. A tak było w ubiegłym roku, było gorące lato i ona była bardzo jasna. Ona była właśnie, o, taka. A taka już mi się mniej podoba. Zdecydowanie wolę ją taką. I tu widzimy lampiona we wszystkich możliwych fazach rozwoju. Od pąków, przez pełnie rozwinięte kwiaty, po te kwiaty, które już powinny zostać te ze środka, o, usunięte. I zobaczcie, od razu lepiej wygląda taki kwiatostan. Tak samo tu. Wydaje się, że niby jest ok, a coś go szpeci. Wystarczy, że się usunie, to od razu dużo lepiej.
ale lampion zdecydowanie lepiej wygląda, jak są chłodne noce. Więcej barw, więcej kolorów. Natomiast odmianą, na której deszcze nie robią żadnego praktycznie wrażenia, jest Garden Spas. Zobaczcie, lało i nawet te kwiaty, które już tydzień temu były w pełni rozwinięte, zobaczcie, wyglądają tak, jakby deszczów nie było. Przebarwiają się, owszem, ale nie ma żadnego gnicia, nie ma żadnej brązowienia, nic. I dlatego tak bardzo lubię Garden Spasa i dlatego wolę Garden Spasa od lampiona. Chociaż lampion ma fajniejsze liście, jest taki gęstszy, ten ma takie liście, się wydaje, matowe, takie papierowe trochę, o. One nie są tak dekoracyjne jak lampiona, ale sama odmiana moim zdaniem ma więcej pozytywnych cech. Zobaczcie, najgorzej wyglądający kwiatek w całej roślinie to jest ten, który pewnie zakwit jako pierwszy. Ale i tak wygląda całkiem ok. I Solero. I teraz wychodzi cała, wszystkie wady Solero. Widzicie, moim zdaniem świetna odmiana, bardzo zdrowa, o takim pokroju jak lubię. Gęsta od spodu, wszystkie zagęszcza się, nie łysieje, super, wszystko super. Natomiast ten tydzień obnażył jej całą słabość, której ja nie lubię, mianowicie właśnie to. O, to wszystko jest do usunięcia. To wszystko jest do usunięcia. To jest do usunięcia. I tego do usunięcia jest dużo. Ale to jest odmiana właśnie dla tych, którzy nie lubią, jak ich roślina śmieci, bo ona nie śmieci, ale trzeba ją samemu oczyścić. I na koniec powiem wam o jeszcze jednej rzeczy. Dużo pytacie o choroby, chcecie, wysyłacie zdjęcia, obawiacie się, co się dzieje z waszymi roślinami. Natomiast ja jestem takiego zdania, że jeżeli nie popełnicie jakiegoś kardynalnego błędu, typu przenawożenie, częste podlewanie, jakaś fatalne miejsce, fatalne siedlisko, gdzie rośliny są ciągle mokre, nie przesychają, gdzie późno dochodzi słońce, to nawet odmiany stare, to jest stara odmiana Montana, która wygląda moim zdaniem bardzo dobrze, przepiękny kolor, natomiast jest to odmiana o bardzo, bardzo słabej zdrowotności. Ale nawet ta odmiana do pierwszego kwitnienia wygląda bardzo dobrze. Zobaczcie, nic jej się nie dzieje. Roślina, o którą się nie dba w żaden inny sposób, jak tylko po prostu dawka nawozu, cięcie wiosenne i wyplewienie. Tyle, nic więcej. Nie ma żadnego podlewania. Podobnie jest z niektórymi licencyjnymi odmianami. Tutaj mamy Laveglut, która jest świetna głównie z tego powodu, że ma przepiękne kwiaty, które nie bledną w ogóle na słońcu, nawet jak będzie upał, będzie grzało, będzie paliło, to te kolor będzie taki jak tutaj i to jest świetne w tej odmianie, natomiast ta odmiana jest dosyć podatna na czarną plamistość, ale tak jak mówiłem w filmie o czarnej plamistości, nawet odmiany podatne na czarną plamistość przeważnie w normalnych warunkach, nie mówię jakichś świetnych, ale w normalnych warunkach do pierwszego kwitnienia wyglądają bardzo dobrze, tak jak teraz, zobaczcie, mimo tego, że jest wilgoci bardzo dużo, mimo tego, że te liście są bardzo często mokre i długo mokre, to zobaczcie, one wyglądają całkiem zdrowo. Ale za 3 tygodnie, jak to przekwitnie, zacznie się tu problem z czarną plamistością i ja nie będę z tym walczył, po prostu te liście, które zachorują, spadną i trudno, tak będzie. Ale są też takie odmiany, jak Samba, Rumba, które nawet do pierwszego kwitnienia nie mogą wytrwać w zdrowiu. I takich odmian się już kompletnie nie powinno sprzedawać, nie powinno się ich produkować. Takie jest moje zdanie. Po prostu lepiej nie posadzić żadnej róży, niż posadzić taką, która mimo tego, że będziecie koło niej biegać, pryskać, skakać, łapać je za głowę, nie wiadomo co robić, ona nie jest w stanie wytrzymać nawet do pierwszego kwitnienia w dobrej kondycji. I dlatego ona tak marnie tu wygląda. Tutaj tych róż było posadzone dużo więcej, ale po prostu tu wypadły, dlatego że ta czarna plamistość takie tutaj mocno scharatała, że one wymarzały. Natomiast inne odmiany, nawet jak te tutaj,
które dopadnie czarna plamistość, mniej więcej za miesiąc one będą mocno scharatane, liści tu będzie mało, to one są na tyle mocne, że przezimują dobrze i w następnym roku do pierwszego kwitnienia będą wyglądały atrakcyjnie. I na koniec Juanita Juanita, w zależności jak kto chce wymawiać. I zobaczcie, ona tak przyciąga owady pożyteczne. Słyszycie? A to dopiero początek. Zatem do następnego razu życzę Wam dobrej pogody, mniej deszczu, żeby te roślinki jak najładniej wyglądały i do zobaczenia za tydzień.